Wystartowało nagranie. Ja witam Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze raz, nazywam się Aneta Derda, jestem koordynatorką programów edukacyjnych w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzisiaj są z nami dwie panie Ewy. Pani Ewa Gronkiewicz, witamy serdecznie, wieloletnia pracowniczka pomocy społecznej, zajmująca się pomocą rodzinom. Zajmująca się, przepraszam bardzo. Moje dziecko, witam Państwa, po negocjacjach, że od 12 nie rozmawiamy. Pracę domową, moja droga, masz ze strony 34 i oddaj się na najbliższą godzinę. Myślę, że nauka zdalna. Tak, tak, myślę, że Państwo też tego doświadczają, więc przepraszam bardzo. Jeszcze raz, pani Ewa Gronkiewicz zajmuje się pomocą w zakresie problemów wychowawczych rodzin i przemocy w rodzinie. Pracuje w pomocy społecznej w Warszawie, co jest dla nas też bardzo istotną informacją. I pani Ewa Wysocka, szkolna pedagog i dobrze mam informację, psycholożka specjalna, socjoterapeutka i zajmuje się pani także doradztwem zawodowym, tak? Zgadza się, tak. Tak. Czy pominęłam jakieś informacje? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Dobrze, to proszę Państwa, widzę, że są Państwo z różnych miejscowości i tutaj, kiedy ustalaliśmy to webinarium z obiema paniami, zwróciliśmy uwagę i pani Ewa Gronkiewicz też zwróciła uwagę na taki rozdźwięk, jaki jest sytuacją w wielkich miastach, a w mniejszych miejscowościach. Niestety w tej chwili nie mamy nikogo, kto mógłby dzisiaj z nami być na spotkaniu i móc powiedzieć o tej perspektywie mniejszych miast, jak to wygląda w przypadku na przykład pomocy społecznej czy współpracy z urzędami. Natomiast szukamy takiej osoby, więc z chęcią skorzystamy też z Państwa rekomendacji, jeżeli ktoś w tym szalonym czasie wcześniejszego zakończenia semestru, rad i tego, co się dzieje, ma przestrzeń i możliwości. Natomiast bardzo bym chciała, żeby jeżeli Państwo mają taką możliwość, żeby też na czacie dzielić się tym, jak to, jeżeli mają Państwo taką wiedzę, jak to wygląda w Państwa miejscowościach. Myślę, że tutaj to jest istotne, żebyśmy sobie też zebrali tą perspektywę i zobaczyli tę perspektywę od Państwa strony. No właśnie, a zanim zaczniemy te nasze spotkanie, bo mamy taki tytuł, to niezgubione dzieci, to kim są te dzieci, które się nie logują, które nam znikają z powodu kwarantanny systemu? Jakbyśmy mieli określić, dać jakieś imię Józia, Stasia czy Kamili, którzy nagle znikają nam, to ile mają lat? Kim są, gdzie mieszkają, czy w ogóle możemy znaleźć jakiś taki profil, czy kilka profili takich dzieci? Myślę, że to są też różne osoby. Tak patrząc na to, co się działo właśnie w marcu, czyli w tamtym roku szkolnym, myślę, że sytuacja polepszyła się, bo też widzieliśmy, co się dzieje i myślę, że też rodzice bardziej byli też wyczuleni i lepiej potrafili się też przygotować, tak jak i my zresztą, na ten rok szkolny. I w obecnym roku szkolnym obserwuję, że jest sytuacja bardzo taka, o wiele lepsza niż była, tak? Natomiast no, rzeczywiście zdarzały się sytuacje, że gdzieś te dzieci umykały, nie logowały się. My akurat w tamtym roku szkolnym podczas tej pierwszej takiej nauki zdalnej pracowaliśmy w większości na dzienniku elektronicznym Librus, tak? Czyli niektórzy nauczyciele łączyli się, ale też niektórzy pracowali właśnie poprzez dziennik elektroniczny i wtedy też właśnie obserwowaliśmy te obecności, nieobecności dzieci, czy właśnie odbierały te zadania domowe, te lekcje, które były wysyłane, czy odpisywały, uzupełniały na bieżąco te wszystkie zaległości i materiały. Zdarzały się sytuacje, że właśnie zaskoczyła nas ta sytuacja w marcu, więc niektóre dzieci korzystały
z wersji papierowej, czyli otrzymywały ze szkoły od nauczycieli wersję papierową lekcji, uzupełniały w domu i wtedy albo przynosiły zazwyczaj, tutaj przynosili rodzice do szkoły te prace, jeśli była taka sytuacja, tego wymagała. W obecnym roku szkolnym nie mamy takich sytuacji. Pracujemy na Teamsach, lekcje odbywają się według planu i dzieci jakby tutaj wszystko już tak w miarę sytuacja jest opanowana, więc zdarzają się, tak jak powiedziałam, takie rodziny i tacy uczniowie, gdzie właśnie gdzieś tam troszkę to umyka nam, więc na bieżąco staramy się reagować od razu i znaleźć jakby tutaj przyczynę tego, że dziecko nie loguje się i nie uczestniczy w lekcjach zdalnych. Ja pracuję ze szkoły, jestem też teraz w pracy, więc w swoich godzinach pracy jestem tutaj na terenie szkoły. I głównie moja praca właśnie polega na tym, że sprawdzam na Librusie, tak, jak dzieci uczestniczą w zajęciach i ewentualnie właśnie kontaktuję się na bieżąco albo z rodzicami, albo z nauczycielami, więc jesteśmy też w stałym kontakcie, żeby poznać przyczynę tego, że dziecko się nie zalogowało na przykład na daną lekcję. Znaczy ja tu jeszcze wejdę słowo Ewie. Tak, to prawda. To co jest tutaj ważne, to pytanie, kto się nie loguje, kto nie uczestniczy w zajęciach. Ja co prawda nie jestem jakby częścią edukacji, ale widzę to, jak to się dzieje no, u nas w naszym mieście. Tak? No my akurat jesteśmy jako tutaj zaproszone do rozmowy z Państwem no, z dużego miasta, tak, z Warszawy. Ale to, w jakiej dzielnicy pracujemy, myślę, że też nam pozwala mówić ogólnie jakby o sytuacji polskiej, ponieważ nasza dzielnica, konkretnie dzielnica Praga Północ, jest postrzegana bardzo dysfunkcyjnie. Nie wiem, czy Państwo słyszeli tak gdzieś w Polsce o takiej dzielnicy. Więc mamy tutaj przekrój właściwie w różnych środowisk, tak? I w naszych szkołach, podstawowych szkołach średnich, to pewnie pani Ewa Wysocka potwierdzi, mamy przekrój właściwie całego społeczeństwa. To nie są ci najbogatsi, najlepsi i najważniejsi, prawda? Więc to jest też ważne, to chciałabym Państwu podkreślić, że dlatego też jak umawiałyśmy się na to webinarium, to też jakby rozmawiałyśmy tutaj z Centrum Edukacji, żeby zwrócić uwagę, że inne zasoby też tak mają duże miasta, takie chociażby jak nasze, czy miasta wojewódzkie, czy miasta powiatowe, czy mniejsze miejscowości wręcz, tak, tam gdzie są szkoły i linia wsi, tak. Więc to co jest, myślę, to chciałam zwrócić uwagę, no my będziemy mówić trochę z punktu widzenia i co myślę, żeby wybrzmiało na początku, z punktu widzenia dzielnicy dość charakterystycznej. Tak, tutaj dla edukacji. Ogólnie muszę przyznać, że nasza dzielnica nie jest najwyżej w rankingach edukacyjnych, jeżeli chodzi o inne pozostałe dzielnice, jeżeli chodzi o Warszawę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, też jakby już od innego punktu zaczynając, myślę, że w marzec wszystkich nas zaskoczył. Tak, to nie było żadnych wytycznych, właściwie w każdym obszarze naszego życia, właśnie przede wszystkim w szkole, jeżeli chodzi o nasze dzieci, nie było żadnych wytycznych, tak samo i w mojej pracy, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, jak i w pracy, tak, pani Ewy, jeżeli chodzi o szkołę. Teraz ten rok szkolny no, jest inaczej przygotowany, prawda? I to wszyscy możemy powiedzieć, że to jest inaczej przygotowany i rodziny najważniejsze, my sami, no ja jako mama, też jestem inaczej do tego przygotowana, tak? Do tego, jak wygląda już praca zdalna, bo już mieliśmy to przetestowane w tamtym okresie i praca szkoła zdalna i jak wyglądają nasze możliwości i jak możemy te możliwości, jeżeli są bardzo małe i bardzo takie ubogie, nadrobić, tak? I to też jest chyba ważne, że tak, że teraz mamy już, jesteśmy i na innym etapie pandemii, ale też jesteśmy na innym etapie już edukacyjnym, takiej wiedzy, jak sobie radzić, tak, chociażby właśnie z pomocą rodzinie, gdzie dziecko na przykład wypada z systemu edukacji, bo nie realizuje tej szkoły zdalnej. I tak jakby, tak uważam, wydaje mi się, że takie dzieci zawsze były, które nie chodziły do szkoły, prawda? To Państwo najbardziej to potwierdzicie. Takie rodziny zawsze były dysfunkcyjne, no często w kręgu też i pomocy społecznej, które miały na bakier ze szkołą i jakby myślę, że te procedury ponownie są wykorzystywane, to co już mieliśmy wypracowane, teraz tak samo w sytuacji tej pandemii i tej szkoły zdalnej, którą mamy obecnie, tak?
A czy ktoś to monitoruje, ile jest, czy teraz się więcej dzieci właśnie nie loguje, nie chodzi do szkoły? Mówię o sytuacji marca i teraz w stosunku do poprzednich lat. Czy w ogóle jakikolwiek urząd zbiera informacje o takich dzieciach? Czy jakakolwiek instytucja poza samymi szkołami? Znaczy w Warszawie to w ogóle jest biuro edukacji, tak? My mamy taki podział dosyć administracyjny. Tutaj wchodzę przed Ewę, to ona na pewno wie. Natomiast biuro edukacji wiem, że prowadzi ankiety, tak? Codziennie się, to już zostawiam Ewie, bo to nie moja działka. Nie, ale rzeczywiście tutaj dyrekcja ma kontakt z biurem edukacji, na bieżąco właśnie też mają spotkania online i rozmowy na ten temat. Ale tak jak tutaj powiedziałyście, rzeczywiście sytuacja wygląda lepiej w obecnym roku szkolnym. Bo, no, i my jako nauczyciele też tutaj bardziej się przygotowaliśmy, bo mieliśmy więcej czasu i mieliśmy szkolenia na temat właśnie obsługiwania urządzeń i prowadzenia tych lekcji. Uczniowie również byli przygotowywani na taką sytuację. Więc naprawdę jakby tutaj sytuacja wygląda o wiele lepiej, ale tak jak powiedziała Ewa, no, zawsze są dzieci, które z różnych przyczyn do tej szkoły niezbyt chętnie uczęszczają, więc teraz też tutaj duża nasza praca nad tym, żeby ich motywować i zachęcać do tego, żeby brały udział w tych lekcjach i nie robiły sobie zaległości. Mhm. Natomiast no, rzeczywiście tutaj pod względem też i sprzętu, to się mogliśmy lepiej przygotować i rodziny, i my. I w tamtym roku szkolnym to właśnie był kłopot z tymi komputerami, więc staraliśmy się tutaj wypożyczać i w miarę możliwości pomagać rodzinom, żeby miały sprzęt do korzystania. W obecnym roku szkolnym sytuacja wygląda lepiej, natomiast no my też tutaj nawiązaliśmy współpracę i wypożyczyliśmy no sporą część, bo tam ponad chyba 30 komputerów, więc tutaj dzieciaki mają już sprzęt i chociaż no zdarzają się sytuacje, prawda, że i sprzęt zawodzi, więc staramy się tutaj wspomagać. Ale no mówię, sytuacja jest o tyle teraz lepsza z perspektywy właśnie tych miesięcy, że no mniej jest takich sytuacji, że musimy się wspomagać właśnie różnymi innymi instytucjami, tak? Bo zdarzały się oczywiście sytuacje, że nie było kontaktu z rodziną, tak? Kontakt jakby tutaj bezpośredni był niemożliwy. Więc czasami były takie sytuacje, że musieliśmy pisać na przykład do policji, żeby sprawdzić tak sytuację, co się dzieje w rodzinie, że nie mamy kontaktu nawet telefonicznego z danym dzieckiem i rodzicami. Właśnie, tutaj będę Ewie słowo, przepraszam. Natomiast jakby postępowanie w sytuacji w Warszawie, znaczy my może na dzielnicy, może powiem skromnie, wypracowaliśmy sobie takie postępowanie, że została taka procedura, może ona nie została do końca określona jakby formalnie, natomiast właśnie, jeżeli dziecko się nie logowało, to my dostawaliśmy jako pomoc społeczna, to mówimy ze swojej strony, informacje ze szkoły z prośbą o wejście w środowisko, tak? Pracownik socjalny terenowy był proszony przez telefon po prostu ze szkoły, bądź oficjalnym już pismem przez panią dyrektor, bądź pedagoga szkolnego, o wejście właśnie w środowisko i zobaczenie, jaka jest sytuacja rodziny, z jakiego powodu dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, jeżeli nie zgłaszało tego wcześniej w szkole, tak? No bo jeżeli... I jakie to były sytuacje? W kontakcie ze szkołą, to jak najbardziej to wtedy, tak? Szkoła wiedziała, co się dzieje. Natomiast trudno było nam na początku, tak? Bo na początku w marcu to każdy się bał. No, każda instytucja okazywała się bardziej zamknięta. Wszyscy się tutaj zamykaliśmy, barykodowaliśmy również i pomoc społeczna też. Co przed zarażeniem, tak? Ten COVID był jednak i tak ogólna kwarantanna była, nie kwarantanna, tylko co zamknięcie było powszechne, to tak jak mówi Ewa, prosiliśmy i zarówno my jako pomoc społeczna, pracownik socjalny, jak i szkoła prosiliśmy policję, tak? Akurat na naszej dzielnicy jest Wydział do Spraw Nieletnich i po prostu jak nie dzielnicowi, to policjanci z Wydziału do Spraw Nieletnich na naszą prośbę czy na prośbę szkoły wtedy mieli możliwość sprawdzenia, jaka jest sytuacja danego dziecka po godzinach nawet popołudniowych, tak? I jak to wygląda, jakie są warunki, no i socjalne, i materialne, no ale też warunki takie, czy nie dochodzi do przemocy,
przemocy czy jakiegoś zaniedbania ze strony rodziców, że dziecko właśnie nie uczestniczy. I to jest ten schemat, który właściwie od marca, prawda, Ewa, tutaj tak. u nas na jakby nam tu służył. No teraz jak już jesteśmy bardziej otwarci i też i zawodowo, bo już mamy tak samo ustalone wszystkie procedury, to już nie tyle policja, chociaż w skrajnych przypadkach dalej oczywiście korzystamy, to właśnie no, pracownik socjalny, tak, chociażby idzie, czy pedagog, wiem, że też czasami idzie. Ja nawet wczoraj tutaj, odwołując się do tej sytuacji, wczoraj miałam taką prośbę ze szkoły podstawowej naszej dzielnicy, właśnie od pedagoga szkolnego z prośbą, żeby pracownik socjalny wszedł, zobaczył, co się dzieje, tak, w danej rodzinie, bo dziewczynka lat 13 nie loguje się właśnie do systemu. No i byłyśmy, tak? Ja jako tu specjalista z ośrodka pomocy i pracownik socjalny poszliśmy, nie znając rodziny, nie znając terenu, po prostu na takie rozpoznanie. Na szczęście problem się okazał prosty do rozwiązania, więc to chodziło po prostu, że łącze internetowe, którymi rodzina dysponowała, było bardzo słabe i jakby szkoła też już to w międzyczasie wyjaśniła. Natomiast natomiast to taka procedura jest, tak? Na prośbę szkoły, tutaj ośrodek pomocy czy policja po prostu wchodzi do rodziny, mówiąc kolokwialnie, tak, idzie rozpoznać sytuację, no i wtedy zastanawiamy się, jak pomóc rodzinie, jeżeli to jest problem bardziej szeroki. Dzięki. Tak, zgadzam się. Tak jak powiedziała Ewa właśnie, i jeśli mamy na przykład rodziny, które mają nadzór kuratora, więc też wspomagamy się kuratorami, czy właśnie znają sytuację aktualną, co się dzieje w rodzinie, czy tam jest wszystko zapewnione i dziecko może korzystać tutaj z nauki zdalnej. Patrząc na Państwa tutaj informacje, które wysyłacie, Pani Agnieszka też napisała właśnie, że są uczniowie, którzy korzystają na terenie szkoły z nauki zdalnej. U nas są też tacy uczniowie, którzy mogą skorzystać i przychodzą do szkoły i korzystają na sprzęcie szkolnym tutaj z nauki zdalnej, uczestniczą w zajęciach, albo bezpośrednio też z nauczycielem, który prowadzi, to w zależności od poziomu klasy. W 1-3 jest to właśnie też w ten sposób, że nauczyciel prowadzi zajęcia online i prowadzi też z dziećmi, które są fizycznie w szkole. W klasach tutaj 4-8 to też sytuacja wygląda podobnie, że mają tutaj, korzystają ze sprzętu szkolnego i uczestniczą w zajęciach. W ten sposób też się tutaj wspomagamy, żeby jak najlepiej pomóc uczniom naszym. Znaczy, chcę jeszcze zwrócić uwagę na taki fakt, który nie był w marcu, tak? Na początku tej pandemii, tej przymusowej edukacji zdalnej. Teraz mamy możliwość przekazania środków finansowych, które dzieciaki mają, znaczy rodziny mają w dyspozycji, tak? Trudno oczekiwać w marcu, żeby rodziny miały możliwość wykupienia komputera, notebooka, tableta, tak? Za jakieś większe pieniądze, nie przewidując tego w budżecie domowym, tak? Teraz ta sytuacja ulega zmianie, to Państwo pewnie zobaczyliście. Nie dość, że jest obowiązek chociażby przekazania czy wydatkowania 500+, tak? Do tego comiesięcznego świadczenia, które dostaje rodzina, no chociażby na zapewnienie dziecku dostępu do nauki, a więc no, de facto na zakup tableta czy laptopa, czy w ogóle nie wiem, nawet internetu, wykupienie od swojego telefonicznego tego przekaźnika. Natomiast i również i temu zostało też no, 300+ weszło, tak, od września, wyprawka szkolna, na której też rodzic miał możliwość zakupienia czy dokupienia jakiegoś sprzętu. No i również stypendia szkolne, które w tym roku były też realizowane pierwszy raz poprzez jednostki pomocy społecznej, ale również jakby były one już tak jakby skierowane na zakup właśnie tej elektroniki niezbędnej do realizacji nauki zdalnej, więc myślę, że już w miarę upływu czasu nie tylko rodzice już się nauczyli, ale też jakby otrzymali środki i otrzymali też informacje od wszystkich nas i od szkoły i od pomocy społecznej czy od kuratora, że te środki, które pobierają na dzieci, te środki finansowe, które pobierają na dzieci z różnych źródeł, również mogą i powinny służyć temu, żeby zapewnić dziecku możliwość edukacji, tak? Czy są takie sytuacje, to ja wejdę w słowo, czy są takie sytuacje, że te same dzieci, które w marcu się nie logowały, nadal to są te same dzieci, które mają problem teraz? Czy ta grupa się zmieniła?
Znaczy, są też uczniowie, z którymi był kłopot i w marcu, i jest teraz. Natomiast tak obserwując też, widzę, że poprzez te nasze rozmowy i działania różnego rodzaju w marcu, niektórzy uczniowie, z którymi mieliśmy problem, teraz się naprawdę bardzo fajnie odnalazły i zaangażowały i uczestniczą w zajęciach. Natomiast no, przekrój jest różny. Tak jak tutaj powiedziała Ewa, są też rodziny, które mają różnego rodzaju problemy. Z czym te problemy są związane, tak mówiąc ogólnie? Czy to są, nie wiem, tak jak sobie czytamy artykuły na ten temat, bardzo często pojawiają się takie grupy dzieci, które mają depresję czy jakieś inne problemy i nie mają opieki dorosłych takiej, która pozwalałaby im jakoś funkcjonować. Z tego, co czytałam, i być może to są właśnie te stereotypy, to mogą być też osoby, dzieci z rodzin na przykład niezamożnych czy wielodzietnych, gdzie tego sprzętu nadal z różnych powodów brakuje, zwłaszcza jeżeli rodzeństwa jest dużo, czy braku warunków do prowadzenia lekcji online, no bo jeżeli jest powiedzmy troje czy nawet dwoje dzieci w jednym pokoju mają mieć lekcje jednocześnie online, to też może być jakiś problem z logowaniem. Jakie inne jeszcze? Znaczy, czy to jest prawda, czy to są tylko stereotypy, które gdzieś wychodzą w mediach, lub czy są jakieś inne przyczyny, które mogą powodować, że ten kontakt jest dużo trudniejszy? Z reguły to tak jak tutaj pani powiedziała, są to rodziny właśnie z różnym rodzajem problemów, też wielodzietnością, więc też się staramy w tym roku szkolnym jakby wyposażyć kilkoro uczniów, tak? Jeśli jest na przykład rodzina, nie wiem, jest pięcioro, ośmioro dzieci, także staramy się, żeby tego sprzętu było trochę więcej w domu. Też są właśnie z tych rodzin też dzieci właśnie korzystają z tej nauki tutaj na terenie szkoły, bo czasami warunki jakby tutaj bytowe, lokalowe uniemożliwiają to, żeby dzieci jednocześnie uczestniczyły w swoich lekcjach w różnych klasach, bo to jest i hałas i pogłos, więc się też rozpraszają, dlatego też korzystają tutaj te starsze dzieciaki z tych zajęć tutaj na terenie szkoły, albo też młodsze, to w zależności jakby tutaj od decyzji też rodziców. Ale są, no mówię, takie większość to jest myślę z takich rodzin właśnie, które są troszkę takie zaniedbane, trochę dysfunkcyjne, gdzie jest właśnie kłopot z taką punktualnością, systematycznością, tak, z taką pracą codzienną, więc tutaj się staramy w miarę możliwości ich wspierać. No moja praca głównie polega na tym, że siedzę i dzwonię po właśnie naszych uczniach całymi dniami niemalże, no bo mówię, tutaj rodzice też są wdzięczni, bo jakby widzą też i rozumieją, że nie wszystko dzieci powiedzą tak swoim rodzicom, z czym mają kłopot na przykład, więc też staram się ich tutaj wzmacniać i czasami też, nie wiem, tutaj pośredniczyć pomiędzy uczniem a nauczycielem, tak, jeśli jakaś jest sytuacja niewyjaśniona, niejasna dla konkretnego dziecka, więc tutaj rozmawiam. Bardzo dużo tutaj rodziców przekazuję właśnie, ponieważ pracują tak zawodowo i nie zdalnie, tylko właśnie w swoich miejscach pracy, więc też przekazują numer telefonu bezpośrednio do swoich dzieci, żebym mogła dzwonić pomiędzy lekcjami, tak, w tych przerwach albo popołudniami i z nimi bezpośrednio rozmawiać i dowiadywać się, co się dzieje, bo monitoruję na bieżąco i frekwencje, ale też oceny dzieci. Teraz się zbliża koniec pierwszego semestru, więc tutaj jak najbardziej właśnie ich dopytuję, w czym jest kłopot, jeśli widzę jakieś zera albo brak zadania, albo jedynkę, albo minus. Więc co się zadziało takiego, że taka ocena się pojawiła. Więc naprawdę tutaj no pracy jest dużo, tak? To nie wiem, jestem też bardzo ciekawa, jak tutaj u Państwa to wygląda jako praca pedagoga teraz w tej teraźniejszości, ale tutaj jak rozmawiam z pedagogami z naszej dzielnicy, to mniej więcej właśnie w ten sposób pracujemy. Z dziećmi, które mają orzeczenia, nie jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi, ale mamy uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, więc tutaj też spotykamy się z nimi właśnie albo indywidualnie na terenie szkoły, albo online, prowadząc właśnie rewalidacje i takie zajęcia wynikające właśnie z zaleceń w orzeczeniu.
to w zależności jakby tutaj od też od decyzji i rodziców i konkretnego nauczyciela, więc też taka możliwość jest, ponieważ dzieci no bardzo jakby też widzę, obserwuję, że no łakną tego kontaktu takiego bezpośredniego, bardzo jakby niektóre są, które się odnalazły, tak, i dobrze się czują w takiej formie nauczania, ale są, większość naszych uczniów jednak tęskni za szkołą, za tym kontaktem bezpośrednim, więc staramy się tutaj z informacji od wychowawców, wiem, że te godziny wychowawcze też się odbywają w takich formach właśnie rozmowy, tak, jak sobie radzicie, co słychać, żeby była taka okazja na taką luźną rozmowę i wygadanie się po prostu w grupie między z rówieśnikami ze swojej klasy, bo rzeczywiście jest tutaj taki no, problem z tym kontaktem. Czy u Pani w szkole jest jakaś wspólna polityka tego, czy należy się czy być z kamerkami włączonymi na lekcji, czy nie? I jak to wygląda? No z tym jest kłopot. Im starsza klasa, tym jest właśnie większy kłopot, bo się nie chcę pokazywać, bo to nie jestem właśnie ubrany, a to się nie poczesałam, a to tam coś, nie wiem, w ósmych klasach, prawda, nie mam makijażu, czy nie jestem taka ładnie wyglądająca, więc są różne sytuacje, no walczymy z tym, tłumaczymy, rozmawiamy, żeby byli aktywni na tych zajęciach, żeby się odzywali, no są różne, tak, są różne dzieci, są dzieci, które są bardzo nieśmiałe i boją się krytyki, więc... Jest jakaś, mają Państwo jakieś informacje o jakichś nowych formach przemocy rówieśniczej? W mediach się pojawiają informacje o tym, że dzieci po prostu, jak ktoś zrobi jakąś minę, to jest potem robione z tego print screen, obrazki gdzieś tam, coś to nie dociera do nauczycieli czy do nauczycielek, a może być jakąś też kolejną formą przemocy. Czy takie sygnały są u Państwa? Teraz w tym semestrze nie miałam takich sygnałów, bardziej były takie jakby próby na forum, tak, na czacie podczas, nie wiem, lekcji, dzieciaki tam próbowały właśnie w jakiś sposób siebie oceniać w sposób taki negatywny, więc na bieżąco od razu reagujemy, tak, czyli rozmawiamy z dziećmi, rozmawiamy z rodzicami, żeby takich sytuacji nie było. Tak, w tych grupach, które dzieci sobie potworzyły, no jakby też staramy się wyczulać, tak, że jakby to też jest karalne, tak, wypisywanie obraźliwych różnych słów na temat drugiej osoby. Dużo jakby przeprowadzamy też lekcje, jak jeszcze byliśmy tutaj w szkole, takich właśnie wychowawczych na temat odpowiedzialności, tak, i nieletnich, tak, co jest jakby negatywne i prowadzi do jakichś kłopotów i problemów, więc staramy się dużo zajęć tego typu prowadzić z dziećmi, żeby uzmysłowić im, że to jest jakby nieakceptowane i przez nas i przez rodziców. Tutaj rodzice też jakby z nami współgrają i też są tego samego zdania. Jakby w mojej pracy ja staram się naprawdę jakby tutaj od razu reagować, tak? Czyli nie zostawiać nic, jeśli dowiem się coś, staram się też, no myślę, że no, mam dobry kontakt z dzieciakami. Często mi się zwierzają, tak, anonimowo z tego, co nie wiem, usłyszały, dowiedziały się, bo jakby wiedzą, że to może doprowadzić jakąś osobę do jakichś kłopotów czy niebezpieczeństw, więc staram się tutaj dużo na ten temat z nimi rozmawiać. A ja jeszcze mam pytanie do pani Ewy Gronkiewicz, tak, bo za chwilkę oddam głos, ale jeszcze tutaj, bo tutaj rozmawialiśmy o tej przemocy szkolnej i rówieśniczej, też cyberprzemocy w tej chwili, ale pani się zajmuje przemocą w rodzinach. Tak, jestem członkiem zespołu dyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tak, dla naszej dzielnicy. Aha. I jak to wygląda? Czy ta skala jest większa, czy mniejsza? Czy to w ogóle nie możemy mówić w tych kategoriach, tylko powinniśmy zwrócić uwagę na coś innego?
Znaczy, wiedzą Państwo, no, przemoc będzie istniała i zawsze istniała, tak? To prawda, że okres pandemii zamknął rodziców razem z dziećmi bardzo często, tak? Bo rodzice zamiast iść do pracy zostali w domu i dzieci zamiast iść do szkoły również zostali w domu. Więc wydawałoby się, a przynajmniej na początku było takie bardzo medialnie podkreślane, że wzrasta ten poziom przemocy właśnie między rodzicem i dzieckiem. Prawdopodobnie wzrasta, tylko że właśnie, czy to jest jako przemoc, czy to jest po prostu konflikt rodzicielski, czy to w ogóle w rodzinie, to już jest inna kwestia i nie na ten webinarium. Natomiast my de facto, tu mówię jako nasz zespół, nie mamy jakby zwiększenia informacji, że coś się złego dzieje, bo to co podkreślają specjaliści, to się dzieje w tych czterech ścianach, tak? Nie ma tam teraz jakby wyjścia na zewnątrz i osoby, która wchodzi do rodziny, żeby to sprawdzić. Prędzej karty, które nam się pojawiają, niebieskie karty związane z procedurą właśnie przemocową, pojawiają nam się obecnie wśród młodszych dzieci, w rodzinach, gdzie są młodsze dzieci, ponieważ działają przedszkola, tak? To jest po prostu wytłumaczenie. Jeżeli działają przedszkola, dzieci chodzą do przedszkola, do żłobka, to wychowawcy, pedagodzy tam pracujący, pielęgniarki w żłobkach, mogą to jakby też zauważyć. W przypadku pracy zdalnej, no jeżeli nawet nie ma kamer, tak, bo w większości tutaj chyba jednak tych zajęć lekcyjnych nie ma włączonych młodzież kamer, czy dzieciaki nie mają włączonych kamer, no to jest to trudno wychwycić, tak? I tutaj jakby ta statystyka na pewno jest bardzo niska, tak? Bo nie mamy możliwości tego sprawdzenia, rzadko nam się to zdarza, żeby wejść do tej rodziny, chociaż coraz częściej też mamy takie karty, gdzie młody człowiek idzie po prostu o pomoc na przykład na komisariat policji i zgłasza, że właśnie mama wobec niego czy tata stosuje przemoc, tak? I to jest rzeczywiście coraz częściej, to też związane jest i z edukacją ze strony szkoły, żeby reagować, żeby przeciwdziałać, żeby zgłaszać. No i też, że jakby są te dzieciaki już takie mądrzejsze, tak, i potrafią sobie już poradzić, szczególnie w tym starszym wieku. Ale ogólnie nie możemy powiedzieć, jeżeli ja mówię o swojej dzielnicy, że nam przemoc jakby wzrosła, tak, te statystyki przemocowe nam wzrosły. To też myślę, że trzeba też zauważyć ten fakt, który zastanawialiśmy się w wakacje, co się stało, że te dzieciaki tak zwanych rodzin dysfunkcyjnych, no nie, oczywiście nie wszystkie, ale zdarzały się takie pojedyncze przypadki, że nagle przestały mieć problemy szkolne, tak, że jakby też trochę ta pandemia, czy właściwie ta nauka zdalna była dla nich na plus, bo z kolei nie miały przemocy rówieśniczej, tej bezpośredniej w szkole, a się odnalazły z kolei, tak, w pracy zdalnej przez internet, tablet, komputer, czy tam, co tam dzieciaki miały, przez telefon i mogły nadrobić zaległości, tak, nie być narażone na tą przemoc rówieśniczą, bo często tak, od kolegi czy koleżanki w klasie. Więc też się takie zdarzały sytuacje, że właśnie to było nawet na wyjątkowo jakby na plus, tak? Ta cała trudna sytuacja, w której się wszyscy znaleźliśmy. Mhm. Czy w Warszawie, czy szczególnie w Pani dzielnicy monitorowana jest sytuacja dzieci ramskich osobno? W sensie, czy jest brana jakaś taka szczególna, kładziona jakaś szczególna uwaga na tę grupę dzieci? Czy w ogóle nie mamy w Polsce takiego zwyczaju? Znaczy powiem Pani, nasza dzielnica akurat ma bardzo mało dzieci romskich, akurat większość chodzi do szkoły Pani Ewy, bo to tak terytorialnie oni się mieszkają. Natomiast jeżeli chodzi o naszą dzielnicę, my tego problemu, prawda, nie mamy dużego dzieci romskich. One nam zawsze wypadały z systemu, tak? To nie jest nic nowego, że one nie wypadają, ponieważ one mają no, inne kulturowe tutaj te wzorce. I akurat tak się złożyło, że w tamtym rzeczywiście semestrze, no do w czerwcu, maju mieliśmy takie dziecko romskie, które zresztą notabene wyjechało za granicę, tak? Zostało wysłane do rodziny poza granicę Polski. Tak samo dzieci czeczeńskie na przykład, tak? Mamy też wyjeżdżają. Czeczeńskie, które na przykład wyjeżdżają do Belgii, do Francji, tak? I ten, chociaż rodziny mieszkają oczywiście u nas czeczeńskie i jakby ich korzystanie z oświaty jest taki sam jak chyba dzieci polskich, tak? Nie mamy tutaj, nie różnicujemy bardzo. Nie wiem, czy pani pedagog się ze mną zgodzi, tak, ale jak najbardziej tak jest. Kilka
Kilka rodzin, tak, więc tutaj się staramy też i dzieci się odnalazły, rodzice też są współpracujący, to w zależności, tak, no jakby różne bywały sytuacje z różnymi rodzinami, natomiast na ten moment są rodziny, z którymi zacieśniliśmy współpracę. Ja też tutaj wystąpiłam do Ośrodka Pomocy Społecznej na przykład o asystenta rodziny dla takich rodzin, tak, które miały kłopot właśnie z takim przystosowaniem się tutaj do naszych warunków, więc też ta współpraca się fajnie układa i tutaj razem wszyscy współpracujemy i staramy się pomagać tej rodzinie. I rzeczywiście się odnajdują, tak? To też zależy też, myślę, też i od dzieci, tak? Od ich chęci tutaj tego, żeby chciały się uczyć i uczestniczyć i chodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach. No ale mówię, no to jest mnóstwo różnych działań, mnóstwo rozmów, spotkań, tłumaczenia, tak, pokazywania plusów, co przyniesie właśnie jednak ukończenie tej szkoły podstawowej przynajmniej, tak? I ewentualnie, no są rodziny, tak jak powiedziałaś Ewa też, które wyjechały i jakby tutaj nie ma już ich w Polsce i nie kontynuują nauki, ale mamy też właśnie rodziny, które uczą się kolejny rok i ta współpraca, no różnie, tak, jakby tutaj naprawdę, jeśli jest dziecko starsze, no to staram się OHAP tutaj załatwić, żeby dziecko uczyło się już i zawodu i kontynuowało naukę, bo też w różnym wieku przyjeżdżają te dzieci, więc staramy się tutaj w miarę możliwości jakieś dodatkowe zajęcia im też tutaj oferować, żeby mogły korzystać i z nauki języka polskiego i też z takich różnych zajęć rozwojowych, więc prowadzimy różnego rodzaju też projekty, które też jakby pomagają nam w tym, żebyśmy mieli większy taki zasób różnego rodzaju wsparcia dla różnych rodzin. A czy funkcjonują jeszcze kulturowi, asystenci kulturowi w szkołach, czy już nie ma takich możliwości zatrudniania ich? Nie, tutaj nie mamy takich asystentów. Natomiast ja chcę podkreślić, że właśnie, jeżeli rodzina ma problem z edukacją, i to było i przed pandemią, tak, ale i teraz jakby jest taka możliwość u nas właśnie pomocy dzieciom edukacyjnej, czy typowe odrabianie lekcji, tak, czy dodatkowe takie zajęcia, korepetycje wręcz, tak, jest na szczęście na naszej dzielnicy duża baza organizacji pozarządowych, które właśnie bardzo wspierają szkołę i nas jako pomoc społeczną właśnie w różnych programach, czy w ogóle w działalności świetlicy, tak? W tym, żeby właśnie korepetycje, czy takie zajęcia dodatkowe, polekcyjne, które się odbywają, co trzeba podkreślić, niezdalne, które się odbywają na terenie świetlic i które właśnie pomagają młodzieży, dzieciakom, która ma problem z nauką, jakby to ponadrabiać, tak? Oczywiście, dużo dzieci przychodzi teraz? Słucham? Dużo dzieci teraz przychodzi do świetlic? Tak, mamy od września, wiem, że wszystkie świetlice właściwie mają 100% uczestników, tym bardziej, że jeżeli chodzi o Pragę, my jesteśmy małą, niedużą dzielnicą, 70 tysięcy osób, a za to organizacji porządowych mamy całkiem sporo, bo tak około 20, tak mówiąc szeroko. No może troszeczkę mniej, no, ale tak naprawdę sporo. I te główne organizacje po prostu mają 100% obecności, tak? 100% frekwencji dzieciaków i są właśnie nastawione, jeżeli nie poprzez pracę zdalną, właśnie komputerowo, na łączenie się i korepetycje z danym przedmiotu z dzieckiem, to też jakby stacjonalnie pracują i z dziećmi i to nadrabiają. To, co powiedziała Ewa jeszcze a propos asystenta rodziny. No ja jestem tak pracownikiem pomocy społecznej, również koordynatorem asysty rodzinnej i oczywiście zawsze tak jak było, tak? Od momentu wejścia w ustawy w życie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ośrodek dysponował taką formą pomocy rodzinie jak asystent rodziny. I te rodziny rzeczywiście, które są jakoś tam dysfunkcyjne i które chcą tej pomocy przede wszystkim, no bo to jest dobrowolna pomoc, korzystają z niej, tak? I korzystają, jakby asystent dalej pracuje z rodzinami. Oczywiście ta praca też się z uwagi na pandemię troszkę zmieniła, bo te bezpośrednie kontakty, które do tej pory były normalne i powszechne i po prostu stanowiły filar naszej pracy, no niestety są bardziej ograniczone, tak, czy w reżimie sanitarnym, ale mimo to rodziny pracują z nami,
asystent rodziny, współpracuje z rodzinami, wspiera i właśnie często są to rodziny na przykład czeczeńskie, tak, które potrzebują takiego wsparcia, przynajmniej odnalezienia się w systemie polskim, jak to wygląda u nas w kraju, jakie są zasady, jakie są procedury, więc to się na pewno tam w jakiś sposób sprawdza. Tak, bo te procedury edukacyjne też mogą być kompletnie niezrozumiałe, prawda, jak one wyglądają w systemie polskim. I również prawne, co jest przemocą na przykład, tak, dla nich i co innego jest przemocą niż dla nas chociażby, tak, ten taki trudny problem, czy na przykład krzyknięcie na dziecko jest już przemocą, u nich jest to normalne, tak, że się krzyczy na dziecko, bo to jest często, to są bardzo ekspresywni ludzie, tak, dosyć tacy szybcy właśnie w emocjach, więc my to często to... We wszystkich emocjach, tak? We wszystkich emocjach, więc my często świadamiamy, że to, co pani robi, to już jest niestety przemoc, tak, według prawa polskiego, krzyczenie czy karanie, tak? To jest w Polsce jest to przemocą, tak? Dla nich jest to czasami się wydaje czymś normalnym, jako element wychowawczy, tak? Więc... Jeszcze kilka lat temu właśnie funkcjonowali też asystenci kulturowi, czyli można było do rodziny romskiej zatrudnić osobę pochodzenia romskiego, która jest takim pośrednikiem. Czy tak samo ja się spotkałam z asystentami rodzin czeczeńskich i rodzin wietnamskich, pochodzących z tej konkretnej kultury, ale już bardzo mocno zakorzenionych jednocześnie w kulturze polskiej. Występowało się wtedy do organu prowadzącego daną szkołę, by taką osobę zatrudnić. Czy takie osoby jeszcze się zdarzają? Czy mamy centrum wielokulturowe na terenie dzielnicy? Ono, to jest centrum wielokulturowe dla całej Warszawy. Więc oni mają tam swoich animatorów i jeżeli rodzina obcego pochodzenia potrzebuje takiej pomocy, jak najbardziej w Warszawie akurat, no mówię, dlatego podkreślam, w Warszawie jest bardzo szeroka oferta pomocy. Ale szkoła też może się zgłosić, prawda? Na przykład, żeby dziecko nie tłumaczyło. Żeby dziecko nie było tłumaczem, to szkoła też może wystąpić o prośbę, żeby przynajmniej wolontaryjnie ktoś przyszedł i pomógł. No mieliśmy kiedyś taką rodzinę, tutaj z Ewą też współpracowaliśmy i też właśnie był taki asystent, który nas wspomagał właśnie też nawet w wytłumaczeniu, tak, co konkretnie tutaj oczekujemy, z czym jest kłopot i jak można tutaj wspólnie podjąć jakieś działania, żeby naprawić sytuację. Także staramy się tutaj, jak Ewa jeszcze też nawiąże do tych świetlic środowiskowych, rzeczywiście bardzo dobrze nam się układa współpraca. Mamy tutaj bardzo bogatą ofertę różnego rodzaju zajęć, ale też przede wszystkim właśnie pomoc w nauce, prawda? Bo no jest sporo rodzin, rodzice sami przyznają, no jejku, to też nie jest jakby obowiązkiem rodzica, tak, znać program edukacji do klasy ósmej i wiedzieć, jak pomagać dzieciom w odrobieniu lekcji, czy jakimś wytłumaczeniu jakiejś partii materiału. Więc tutaj naprawdę mamy ogromną pomoc. Myślę, że tak najważniejsze to też jest to, żeby zacieśnić taką współpracę pomiędzy różnymi instytucjami, żebyśmy naprawdę jakby znali się, wiedzieli, do kogo się tutaj zwrócić w konkretnej sprawie. Ten przepływ informacji różnych też jest bardzo cenny, tak, żebyśmy w porę jakby tutaj wiedzieli, że nie wiem, coś się dzieje niepokojącego w rodzinie i żebyśmy w porę mogli zadziałać, tak, i wspomóc i pomóc takiej rodzinie. I tutaj ze świetlicami ja często też tutaj kieruję dzieci, kontaktuję się z konkretną świetlicą, sprawdzam, tak, gdzie dziecko ma bliżej, żeby też za daleko nie miało tutaj ze szkoły do danej świetlicy. Więc i jakby też pośredniczę, że czy jest miejsce, czy można zapisać, kontaktuję się z rodzicami, proponuję, tutaj rodzic się zapoznaje z ofertą i zgłasza się, zapisuje dziecko i monitorujemy potem też, tak, czy dziecko rzeczywiście uczestniczy systematycznie, czy korzysta. Wychowawcy są bardzo też zaangażowani, więc też się z nami kontaktują konkretnie, tak, w czym pomóc, jaka partia materiału, z jakiego przedmiotu tutaj trzeba wytłumaczyć, powtórzyć, więc naprawdę tutaj w wielu przypadkach to jest taka bardzo cenna pomoc i wsparcie dla dziecka, żeby opanowało materiał z danej klasy i tutaj jakieś pozytywne też oceny miało i sukcesy. I cieszyło się właśnie, że poprawiło swoje zaległości.
Ja tak, też to jest bardzo ważne wsparcie i oczywiście, że to jest, natomiast no, nie oszukujmy też tego, że zdarzają się dzieci, które po prostu no, nie chcą uczestniczyć ani w zajęciach świetlicowych, ani nie chcą się logować, mimo to, że rodzic deklaruje, tak, no i myślę, że tutaj ten schemat, który do tej pory był, schemat no, reagowania na takie zdarzenia no jest cały czas, tak? Jakby w ostateczności, i to musi brzmieć, o fakcie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, tak, nie uczestniczy w zajęciach, no to niestety mamy i szkoła przede wszystkim, ale my też jako ośrodek informujemy sąd rodzinny, tak? Rejonowy sąd rodzinny, który już wtedy prowadzi swoje postępowanie, czy nadzór, czy potem w efekcie którego może być nadzór kuratora, czy wzywa rodziców na rozmowę jakąś motywującą. W każdym bądź razie oczywiście zdarzają się też takie rodziny, gdzie jakby efektem niechodzenia dziecka do szkoły, tak, konsekwencją niechodzenia dziecka do szkoły jest informowanie sądu rodzinnego i już te procedury sądowe są tam wdrażane, tak, czy będzie potem w międzyczasie umieszczony w MOSie, czy w mowie, to już jest już po prostu dalsza praca i dalsze decyzje, które podejmuje są. Czy jest tu Pani różnica między zgłoszeniami dotyczącymi uczniów i uczennic szkół niepublicznych, a publicznych? Zgłoszeniami czego? Sytuacji, że dziecko na przykład się nie loguje. Znaczy, tak? Nie uczestniczy w lekcjach. U nas w dzielnicy właściwie nie ma szkół niepublicznych. Wszystkie szkoły są publiczne, tak? To jakby nie ma tego problemu. Mamy chyba tylko jedną szkołę niepubliczną, to szkoła średnia. Nią dużego kontaktu nie mamy, tak? Ona działa trochę na innych trybach i nie jest to jakby nam niepodległa, tak? Nie kontaktuje się z nami. Więc to głównie współpracujemy ze szkołami publicznymi, podstawówkami, które się mieszczą na terenie dzielnicy i oczywiście szkołami średnimi, zawodowymi, tak, technikami, tak. Tutaj jeszcze na czacie parę minut temu pani Agnieszka napisała bardzo ważną informację o problemie komunikacyjnym i o jej doświadczeniu pracy z uczniem z autyzmem. No właśnie, mamy dzieci, które są zdiagnozowane, które mają, pewnie miały też, czy część z nich miała asystentów w szkole, ale jest też pewnie ogromna liczba dzieci, które diagnozy z różnych powodów nie mają, ale nauczyciele i pedagodzy mieli pełną świadomość tego, że te dzieci wymagają specjalnej jeszcze takiej specjalnego nakładu uwagi i energii. Jak wygląda teraz praca z nimi? Mówię, to też w zależności od jakby sytuacji konkretnego dziecka. Są uczniowie, którzy takie wspomaganie realizują online, ale są też uczniowie, którzy spotykają się tutaj na terenie szkoły z nauczycielem wspomagającym i pracują właśnie ze szkoły w dalszym ciągu, bo tak jak tutaj właśnie pani napisała, no jakby bardzo potrzebują tego kontaktu i spotkania i rozmowy, więc tak też korzystają i tutaj nie ma problemu z tego typu tutaj formą wsparcia, więc to też w zależności od właśnie jakby potrzeb ucznia i rodziców decyzji i tutaj jakby my jesteśmy otwarci i na terenie szkoły nauczyciele wspomagający pracują, więc też spotykają się z uczniami. Również jestem w kontakcie z tą poradnią pedagogiczno-psychologiczną, tak, naszej dzielnicy również prowadzi wszystkie swoje działania, one były tam zawieszone na jakiś moment właśnie tej pandemii, ten kwiecień, maj, tak, nie wiedzieliśmy wszyscy jak postępować, czy otwierać, czy nie otwierać, tak, drzwi przed klientem, natomiast obecnie właściwie poradnia działa, dzieci są na zajęciach, dzieci korzystają i z diagnozy, tak, która jest wymagana tutaj przez szkołę i jakby wszystko jest jakby no nie online, tak, przynajmniej czasami online, czasami nie, ale wszystko jakby jest na bieżąco realizowane, tak. Tak, więc nie są te dzieci zostawione same sobie i jakby dostają tą pomoc, tak? Tak, jak najbardziej. Ja tutaj też jestem w stałym kontakcie z poradnią i też właśnie z rodzicami, jak prowadzę jakieś rozmowy i widzimy wspólnie, że jest jakiś problem, to jakby rodzice zapisują na diagnozę i jest jak prowadzona diagnoza, tak jak było to zawsze robione, więc tak. Mhm. Czyli tutaj już mamy ogromny postęp w stosunku do tych sytuacji przedwakacyjnych, prawda? Bo no, wtedy zapiszono się przed pandemią.
Tak, chyba się troszkę uczymy już z nią żyć. Ja zachęcam Państwa, mamy jeszcze 10 minut rozmowy przed nami. Jeżeli Państwo, którzy z nami są, macie jakieś pytania, to zachęcam teraz, żeby je zapisywać, żebyśmy zdążyli, żeby Panie zdążyły przede wszystkim na wszystkie te pytania odpowiedzieć. Ja bym chciała jeszcze dopytać, bo jest bardzo, pojawiło się dużo nazw, tak? Mamy, pani jako pedagog szkolny pracuje i z tego, co pani Ewo, pani mówiła, pedagodzy szkolni z pani dzielnicy się kontaktują też z sobą nawzajem. Jest tak. Biuro Edukacji, jest cała ta pomoc społeczna, którą też i pomoc rodzinie, wszystko to, czym pani zawiaduje, pani Ewa Gronkiewicz. W Warszawie jest Biuro Edukacji, które nad tym wszystkim czuwa. Świetlice środowiskowe, są organizacje pozarządowe, co pewnie jest luksusem jednak dużego miasta, a tych organizacji pozarządowych, chociaż bywają i działają bardzo prężnie, ale na pewno jest mniej w mniejszych miejscowościach. Gdzie jeszcze można się zwrócić? Przeciętny nauczyciel, czy przeciętny zaniepokojony rodzic, czy dyrektor szkoły, gdzie może pójść? Myślę, że też może skorzystać z Wydziału Oświaty, tak, danej dzielnicy, gdzie może też otrzymać jakby odpowiedź na jakąś sprawę, jakieś pytanie. No mhm. Mówię, jakby to w zależności tak od tutaj sytuacji i konkretnego tematu czy problemu. No mówię, u nas to wydaje mi się, że tak jakby ta współpraca między rodzicami no różnie się układa, tak? Wiadomo, tak jak wszędzie. Czasami jak są jakieś kłopoty, no to jest i bunt, i obrażanie się, i złość. Natomiast z reguły dochodzimy do porozumienia, tak? No bo jakby nie bierzemy z powietrza jakichś problemów, tylko rzeczywiście, które zaistniały i które wszyscy widzimy, więc staramy się na spokojnie negocjować i rozmawiać i wyjaśniać te sprawy. I tak jak powiedziałyśmy tutaj, tak, no korzystamy i z OPS-u, tak jak szkoła, tak, i z Ośrodka Pomocy Społecznej, i z organizacji pozarządowych, i z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak trzeba to właśnie z policji do spraw nieletnich, do sądu rodzinnego, więc jakby tutaj możliwości są różne, natomiast no zawsze pierwsza staramy się po pierwsze tutaj rozmawiać z rodzicami czy opiekunami, tak, i starać się dojść do jakiegoś porozumienia i też pomóc, tak, w zależności od danej sytuacji. Ja to bym chciała pokazać, odpowiedzieć pani Anecie. Warszawa jest tak w tym dobrym jakby no, sytuacji, że miasto stołeczne Warszawa, tak, dużo nam daje wytycznych, mówiąc w skrócie, i na przykład Biuro Edukacji, jeżeli ktoś by był zainteresowany, Biuro Edukacji na swojej stronie internetowej, nawet sobie wydrukowałam, żeby tu państwu przekazać, ma umieszczone tak zwane warszawskie wytyczne edukacyjne nauka w czasie pandemii, tak, także są praktyczne porady dla dyrektorów warszawskich szkół, placówek oświatowych, które zresztą notabene ja dostaję tu nie jako nauczyciel, tylko jako rodzic, tak? Dyrektor szkoły, gdzie chodzą moje dzieci, przesyła nam właśnie te wytyczne, te wskazówki, nam jako rodzicom, żebyśmy się również zapoznali to, co to miasto stołeczne nam tutaj proponuje. Więc jeżeli ktoś by chciał... Przesyła. A, ja dostaję. Więc to zależy od dyrektora, natomiast właśnie jakby ktoś chciał coś sobie doczytać jeszcze więcej, zobaczyć inne spojrzenie, tak, na tą pandemię, to myślę, że to by było ciekawe, te właśnie warszawskie, na stronie Miasta Stołecznego Warszawy, warszawskie wytyczne edukacyjne w czasie pandemii. I ja też jakby przygotowując się do tego spotkania, nie ukrywam, kontaktowałam się też z Wydziałem Oświaty naszym dzielnicowym. I właśnie to, co zabrzmiało na początku, czy jest duży problem, tak, właśnie z tymi dzieciakami, które się nie logują, jaka to jest skala, tak? No i dostałam odpowiedź, że właśnie co dwa dni, czy tam co dwa razy w tygodniu, tak, jest przeprowadzana ankieta wśród wszystkich szkół. I tutaj pan, który jakby podsumowuje tę ankietę, powiedział, że to są pojedyncze przypadki, że codziennie z różnych przyczyn, tak, też i losowych, i choroby, nie wiem, pogrzebu, zaspania dziecka, tak, nie loguje się kilkanaście uczniów tylko, tak.
Więc myślę, że... W największym mieście, tak? Znaczy mówię o dzielnicy, to, bo to jest zasięg dzielnicy. Tak, więc kilkanaście uczniów. To nie jest dużo, tak? No te kilkanaście uczniów też nie chodziło do szkoły prawdopodobnie w momencie, kiedy szkoła była, tak, w normalnym trybie pracowała. Więc oczywiście, że my to musimy wyjaśniać. Oczywiście, że musimy trzymać rękę na pulsie i to jest zadanie ogromne dla pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, dyrekcji, tak, nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia. Poniekąd też i trochę my jako pomoc społeczna możemy w tym pomagać. Natomiast myślę, że to na razie nie jest duży problem. Gorszy problem będzie za chwilę, właśnie z tym, co mówią specjaliści psycholodzy, z depresją wśród dzieci, z tym, że nie wychodzą do rówieśników, mają ograniczone kontakty rówieśnicze. I tutaj też się odwołam do swoich doświadczeń, trojga dzieci, że rzeczywiście to jest bardzo duży problem, tak? Już mówię, nie edukacyjny, ale właśnie ten problem relacyjny, że dzieciaki są zamknięte często do godziny od 8 do 17 w swoich pokojach, jeżeli mają taką możliwość, w swoich mieszkaniach. I to dopiero my odczujemy wszystkie skutki, tego właśnie odczujemy skutki chyba niedługo w przyszłości. Już nawet chyba się takie ukluło takie powiedzenie, że to są dzieciaki czasów pandemii, tak? I tego aż się boję, co się okaże, prawda? I pedagodzy szkolni, myślę, i psycholodzy też się boją, co się po tym jakby ukaże, jak dzieci wrócą do szkoły, jakie tu problemy nam wyjdą, ich relacyjne chociażby, tak? No rzeczywiście. Mogłam zaobserwować to po wakacjach, tak, gdzie tego kontaktu też tutaj dzieci nie miały, to też powiem szczerze, że w gabinet mi się nie zamykał, było mnóstwo dzieci przychodziło, żeby porozmawiać we dwójkę, we trójkę, w zależności od możliwości tutaj też bezpieczeństwa, bo jakby pandemia trwa, ale rzeczywiście bardzo dużo dzieci chce porozmawiać, spotkać się też, zajęcia różnego rodzaju prowadziliśmy we wrześniu, żeby te dzieci trochę zintegrować, żeby miały okazję właśnie ze sobą porozmawiać, nie jakby tutaj na lekcji, obserwując siebie na lekcji matematyki czy polskiego, ale po prostu na takiej luźniejszej lekcji, żeby się dowiedzieć trochę o sobie i porozmawiać, więc to jest naprawdę, to duża praca przed nami, tak jak powiedziała Ewa, jak już wrócimy do szkoły, bo tak się dzieje, ja tutaj też z racji tego, że się doradztwem zawodowym zajmuję, to indywidualnie spotykam się tutaj z dziećmi na terenie szkoły, więc powiem, że naprawdę to muszę zapisywać dzieci, bo tyle jest chętnych, żeby przyjść, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby ktoś właśnie wysłuchał, tak, nie oceniając, nie krytykując, więc naprawdę jest ten popyt taki na taki właśnie kontakt i rozmowę i spotkanie. Więc na pewno a mając to... świadomość, że ta sytuacja tak wygląda i myślę, że wszyscy ten, ona wygląda tak w całej Polsce, dzieci wszędzie są zamknięte, a problem z dostępem do leczenia jest teraz ogromnie trudny, to czy w ogóle polska edukacja w jakikolwiek sposób, czy od strony urzędów, czy od strony szkół, przygotowuje się na to, co może się wydarzyć, czyli na ten narastanie liczby dzieci chorych na depresję, czy z innymi zaburzeniami? Czy w ogóle my planujemy jako część systemu edukacji, mamy jakiś plan na to, jak to zrobić, czy tylko wiemy, że nas to czeka i czekamy na to po prostu? No, zawsze był niestety ten problem, że jest no, mało psychiatrów dziecięcych, tak? Jakby tutaj to od zawsze był ten problem. I tutaj nawet Warszawa, która powinna być w bardzo dobrej sytuacji, jest w sytuacji niezwykle trudnej. Zgadza się, jak najbardziej. No staramy się właśnie, nawet teraz w obecnej sytuacji mamy różnego rodzaju tutaj instytucje, fundacje, gdzie dzieci mogą otrzymywać wsparcie takie psychologiczne, i korzystają z tego nawet tak teraz, obecnie, więc tutaj staramy się monitorować i wychwytywać, no wiadomo, że to nie wszystkich, tak, nie uda nam się tego wszystkim osobom pomóc, no to co nam się udaje, tak, dostrzec i dowiedzieć, więc staramy się i dzieci korzystają też nawet teraz z takiej formy pomocy, bo też zdaję sobie z tego sprawę, że i też tutaj po rozmowach i z rodzicami i z dziećmi, że czasami właśnie takie otwarcie się i rzeczywiście uzewnętrznienie tego, co siedzi w środku, na terenie szkoły jest utrudnione, bo ja jako pedagog, no to jakby jestem w różnych rolach tutaj czasami interwenta i prawda, i dyscyplinuję i wspieram i wspomagam, więc
takie otwarcie się na dłuższą metę, to też staram się właśnie szukać takich miejsc, gdzie dziecko poza szkołą mogłoby uczestniczyć i korzystać z takiego wsparcia psychologicznego, żeby rzeczywiście mogło się otworzyć i jakby powiedzieć, tak, co się dzieje w środku z danym dzieckiem. Ale mówię, jakby no też przygotowujemy się w ten sposób, że no ja jestem, jakby przygotowuję się na to, że będę starała się wdrożyć więcej różnych zajęć, tak, z dziećmi, czy to w małych grupach, czy w klasach. Indywidualnie też mamy taki dobry kontakt tutaj z dziećmi, bo dzieci są takie otwarte i chętnie bardzo przychodzą na przerwie, żeby porozmawiać i spotkać się, więc no zobaczymy, tak. Zobaczymy, to są trudne. To jest kwestia podstawówki, prawda? W liceum czy w szkołach ponadpodstawowych pewnie ten kontakt już nie jest aż taki. Znaczy, ja powiem, tu odwołam się do doświadczenia swojego, tak, osobistego. Mam dwóch synów w szkole średniej i tu jestem pod wrażeniem rzeczywiście zaangażowania psychologów, pedagogów szkolnych, ponieważ normalnie na Librusie są informacje, ogłoszenia, że można się spotykać, tak, są spotkania online, pogadanki właśnie ze strony profesjonalistów. Nawet ostatnio był zaproponowany termin niedzielny, tak, żeby jak ktoś ma ochotę, to widzę to jakby w swoim własnym czasie, tak, prywatnym, tutaj pedagogzki, psycholożki zaproponowały, więc myślę, że to specjalnie będą się do tego przygotowywać w miarę możliwości, jak potrafią, tak? No bo niestety system, nie można oczekiwać, że to by to system stworzył, ponieważ ten system, że tak jak powiedziała Ewa, jest bardzo ubogi. Każda chyba miejscowość ma problem z psychiatrami, właśnie Warszawa tym bardziej ma problem z psychiatrami. Mamy oczywiście dużo dzieci też, które są po próbach na przykład samobójczych, tak, czy już są wręcz na oddziale dziennym, tak, szpitala psychiatrycznego, więc pomoc tutaj im jest też bardzo potrzebna i ona jest w miarę jakoś tam realizowana, ale ogólnie to długo się czeka na takie terapie. No mówię, to troszeczkę też organizacje pozarządowe nas tym wspierają, tak, bo czy to są często zajęcia socjoterapeutyczne, czy terapeuci, czy pedagodzy ulicy, którzy z nami współpracują, z naszymi dzieciakami pracują, tutaj nam pomagają. Natomiast, no mówię, to jest do rozwiązania i to czeka na nas, tak? Czeka ten problem na nas i my sobie wszyscy zdajemy sprawę z tego, że będzie trudno, ale myślę, że szkoły, tutaj dla mnie duży ukłon w stronę szkół, sobie radzą i też mają tego świadomość, tak? Że to trochę na nich spadnie. To jak dzieciaki wrócą ze swoimi problemami, ze swoimi też trudnymi relacjami z rodzicami, tak, które teraz są skazani na siebie twarzą w twarz w tym samym pokoju, w tym samym pomieszczeniu. Więc to jeszcze przed nami, no ale to przygotujemy się, tak? Myślę, że w miarę możliwości się przygotujemy, tak jak teraz do tej pandemii się przygotowaliśmy. Czy biuro edukacji w jakiejkolwiek, czy jakakolwiek inna organizacja szkoli nauczycieli, pedagogów, jak sobie w tej sytuacji poradzić? Czy to jest wszystko, bo widzę to co słyszę, to słyszę ogromną mobilizację ludzi, którzy sami z siebie robią bardzo dużo. A czy ktoś Państwa wspiera w tym? Znaczy to też, no mówię, w miarę możliwości staramy się korzystać z różnych szkoleń, teraz też online odbywają się, więc też staram się tutaj korzystać. No tyle, taką mamy możliwość obecnie, że rzeczywiście mamy wsparcie tutaj i mamy takie superwizje, tak, dla pedagogów, więc też możemy się online spotkać i porozmawiać, jak sytuacja wygląda i po prostu no, opowiedzieć, tak, z czym mamy kłopot, jak sobie radzimy, więc to też jest ogromne wsparcie, tak, dla nas, ale no mówię, to jakby nie zawsze tak było, więc ta sieć takiej współpracy i nawiązania relacji właśnie nawet tak na terenie dzielnicy, tak, z pedagogami, na przykład tak z pedagogami, to jest bardzo cenne, naprawdę, jakby mamy swoje grupy, więc możemy się w każdej chwili skontaktować i jakby tutaj wzmocnić wzajemnie, więc to jest też cenne. To też zależy od szkół, tak, jaki jest ten zespół psychologiczno-pedagogiczny, ilu jest takich pedagogów i psychologów w szkole. No w mojej szkole mamy dosyć taki duży zespół, bo jest dwóch pedagogów, w 1-3 jest jeden pedagog, 4-8 drugi jest psycholog, jest socjoterapeuta na pół etatu, ale no jakby tutaj terapeuci pedagogiczni, więc jakby jest też ten sztab, gdzie możemy się tutaj wzajemnie wspierać. Co by Paniom pomogło
Gdyby zbliżają się święta, czy je obchodzimy, czy nie, można sobie życzyć. Czego by sobie Panie zażyczyły? Znaczy, no mówię, ja bardzo lubię swoją pracę, lubię kontakt z uczniami, z rodzicami i tak jak powiedziałyśmy na wstępie, no, martwią mnie rodziny, tak jak powiedziałyśmy, no są zamknięte i tak naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje w tych domach, bo przez telefon, no to nie zawsze usłyszymy rzeczywistość, która się tam dzieje. No chciałabym, żeby jakoś zawodowo, tak, tutaj patrząc na moje dzieciaki szkolne, żeby sobie jakoś poradziły w tej sytuacji, żeby było jakby, no, jak najmniej takich rodzin, które właśnie w czasie pandemii mają jakieś kłopoty, no, typu właśnie takie przemocowe i jakieś związane z różnymi uzależnieniami, tak? Tak, właśnie powrót do normalności nam się marzy, to znaczy do bezpośrednich kontaktów, tak? Do bezpośredniej pracy z rodziną. To, co mówię, że asystenci rodzinni, których właśnie koordynuję, no, w większości przypadków są w kontakcie telefonicznym, aż proszą się, żeby wejść do tej rodziny, a wiadomo, z różnych względów nie za bardzo mogą też, że rodziny są na kwarantannie czy izolacji z tego też powodu. Tak, w ogóle praca, nawet jeżeli chodzi o przemoc, w ogóle o pomoc rodzinie, czy pracownika socjalnego, czy tutaj też i zespołu dyscyplinarnego w ramach grup roboczych, to wszystko, tak, z uwagi na pandemię mamy zdalnie, tak, staramy się ograniczyć te kontakty. A pomoc wymaga relacji. Nie pomożemy, a przynajmniej no, to nie jest do końca taka stuprocentowa pomoc, jeżeli ona nie będzie oparta na relacji i na takim bezpośrednim kontakcie człowieka z człowiekiem, tak? Tego pomagacza z tym swoim klientem, więc to nam się marzy, żeby to już było i dla nas też samych, no, prywatnie i osobiście, i do ludzi, żebyśmy mogli pójść. Żeby tego typu spotkania odbywały się już w osobistym kontakcie, a nie online, rzeczywiście. Tak. Bo my nawet jako profesjonaliści, tak, tutaj podkreślamy i Ewa się ze mną zgodzi, my jako dzielnica właśnie współpracujemy bardzo blisko siebie i jesteśmy w kontakcie telefonicznym, mailowym, no i tam właśnie tym online'owym teraz, tak? Natomiast już po prostu tam również brakuje i profesjonalnie tych kontaktów takich personalnych, bezpośrednich, żeby właśnie pogadać, omówić, tak? Przepracować, tak, te rodziny i widzieć siebie po prostu. Oczywiście. Właśnie. Bardzo Paniom dziękuję. Bardzo dziękujemy. Ja również dziękuję. Jestem ogromnie wdzięczna, że mogłyśmy się spotkać i że mogły Pani opowiedzieć i zdecydowała się Pani opowiedzieć o swojej pracy i doświadczeniach. Ja kliknę tutaj na slajd, na którym pokaże się mój adres mailowy. Jeżeli Państwo zechcą się w jakikolwiek sposób jeszcze skontaktować z paniami, można do mnie napisać, ja te informacje po prostu przekażę. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to jest ostatnia minuta, żeby się na to pytanie zdecydować. A ja serdecznie, serdecznie z całego serca Państwu dziękuję. Dziękuję. Widzę, że tutaj na forum już ktoś pisze, nie wiem, czy pożegnanie, czy pytanie. Ja wyłączam w tej chwili nagrywanie. Zostaniemy jeszcze kilka, dwie, trzy minuty. Jeżeli Państwo będą chcieli coś napisać już bez nagrania, to Was zapraszamy serdecznie.